noce i serce nie, gdy zawsze są we dnie. Cała impreza wpisuje się w Dzień Ratownika i Strażnika Bezpieczeństwa, dlatego gramy razem z Fundacją TVS. Zbieramy środki na wsparcie naszego podopiecznego. Impreza związana jest z ratownictwem szeroko rozumianym, nie tylko górniczym, bo znajdujemy się na terenie dawnej kopalni węgla kamiennego, ale także jest tu WOPR, GOPR, służby strażackie, a także wojsko. Zaśpiewamy dzisiaj oczywiście od tego, co się wszystko zaczęło, czyli bieszczadzkie sny, klimaty trochę takie bieszczadzkie, góralskie, szlagierowe, no i trochę disco polo. No jak widać, ja jestem taka kolorowa, bo i moja muzyka jest kolorowa, o miłości, dająca taką nadzieję właśnie na miłość, na zdrowie, na lepszy dzień. Myślę, że takie pomaganie to wielki zaszczyt dla mnie i wielka radość. Pomagam, bo trzeba pomagać. Nie można być takim człowiekiem, który będzie obojętny. Myślę, że pomaganie to szczytny cel, żeby komuś dać nadzieję na lepsze jutro i żeby całkowicie mógł się ktoś wyleczyć i mieć uśmiech. Tutaj zbieramy na leczenie mojego chorego syna Maxa. My jako rodzice Maxa i zgranie Maxa przedstawiamy jego wystawę, ponieważ Max jest zagorzałym militarystą, ma swoją kolekcję. Zawsze chciał mieć, jego marzenie było mieć swoją wystawę i tak połączyliśmy jego marzenia, czyli wystawa sprzętu militarnego ze zbiórką środków na jego leczenie. Można zobaczyć na przykład łuskę z czołgu T-34, który tutaj stoi niedaleko, można zobaczyć gąsienicę z czołgu T-34, ale mamy też łuskę z Tygrysa, mamy też zdekowaną broń Kałasznikow, PPS. My mamy pomaganie we krwi, dlatego dzisiaj przywieźliśmy tutaj kuchnię polową, można zjeść gruchóweczkę i mamy do pokazania Państwu trochę pamiątek z misji zagranicznych z Iraku, z Afganistanu, żeby też ludzie mogli sobie zobaczyć, jak to wyglądało. A że Max jest właśnie takim miłośnikiem, tak jak my, Maxa już dość trochę znamy, to przyjechaliśmy dla niego, żeby mu też jakoś wesprzeć go, pomóc. Pojazd to jest nasz polski Honker, dobrze wszystkim znany, przez wielu nielubiany. No, pojazd jest stylizowany właśnie na misje zagraniczne, tak jak był w 2004 roku, gdy nasi żołnierze bronili w Karbali ratuszów. Choć znacie się od wczoraj.